No hello, tutaj Purpose, witam w kolejnym odcinku z Out of Reach, jest ze mną jak zwykle. Yo, siemanko wszystkim, Dżingis was wita serdecznie. No i mamy nowego gościa na pokładzie. Cześć, z tej strony Kweł. Kweł jest z nami na pokładzie, Kweł ma Kweł, domu firanki, bo drzwi nie zamyka. Oj. Jako pierwszą atrakcję dla Kweł postanowiłem, że... O, cześć Madzia. Madzia też jest z nami, jak zawsze. Pójdziemy na taką wysoką wieżę. O, w ogóle, jak ona wejdzie na tą wieżę? Przecież ona się tam zabije. No ale dobra, będzie śmiesznie. Idziemy dać... Cudownie. Idziemy Kweł dać paralotnię, żeby mogła sobie się przelecieć paralotnią... Generalnie paralotnią lata się za pomocą myszki. Tylko myszki. Po prostu nią sterujesz. Lecisz w dół, lecisz szybciej. Lecisz w górę, zatrzymujesz się i tak dalej, i tak dalej. Bardzo proste zasady. No nie, tylko nie to. Tutaj łap. Weź to. No. To są części paralotni. Zabierz je ze sobą. Mhm. Podniosłaś już? No. Kweł jest w ogóle... A jeszcze coś? Nie, tylko tyle. Okay. Kweł jest w ogóle przystojną, rudą mężczyzną. Dobra, i teraz masz zadanie bojowe. Musisz wejść tam na sam szczyt. Aha, mam dla ciebie taką podpowiedź. No. Jak wchodzisz, jak klikniesz na drabinę, klikniesz E, no, to nie dotykaj klawiatury, aż wejdziesz do samego końca. Okej. Okay. Teraz się obróć tylko myszką i shift i skok. Musisz się nauczyć. I teraz ci podpowiem, że tak możesz zlecieć kilkanaście pięter w dół, nie? Poczekajcie sekundę, muszę otworzyć drzwi, zaraz wracam. No, dobra. A ja teraz coś powiem, bo to fajnie zabrzmiało, jak on powiedział Kweł, że prowadzę Kweł, żeby przelecieć. No, jestem, przepraszam. Nieważne. Ale co się dzieje? Jak nieważne? Co tu się dzieje? Co ta Kweł? O, Kweł. Co, ty nie słyszałeś, że my już swoje potem dzieci mamy? Tak, już takie ploty chodzą. A ja czekaj, a któreś ma Dżingis na imię? Nie. To się jeszcze nie liczy. No to dobra. Się nie liczy. Ja tu oglądam, jak Kwer wchodzi, to będzie bardzo zabawne, jak pizgnie z tej wysokości. Szkoda, że nie ma spódniczki, nie? Wiesz co, wolałbym, żeby ten facet nie miał spódniczki. No może właśnie, brakuje nam płci pięknej. Dobra. Idź. Ty, no nieźle idzie, lepiej niż mi. Daleko jeszcze? Oho, ty jesteś jeszcze przed połową. Ukryte. Jak zobaczysz widok z góry, to ci się zrobi ciepło. Tylko naprawdę, nie ruszaj klawiatury, przysięgam ci, dopóki nie będziesz na samej górze, ani myszki. Tak ja robię. Ale ja tutaj... Ja nie wiem, czy ja dobrze robię, no ale trudno. Dobra. No powiem ci, że już jesteś tak w 2/3. O! Przynajmniej z mojej perspektywy. Idę zobaczyć tutaj. Jak nie będzie... mógłbyś wejść ze mną? Wiesz co, nie wziąłem tego. Poza tym mam za dużo rzeczy przy sobie, a to latanie jest dosyć... Ty już jest prawie na górze. A jak mi się popsuje ta lotnia? No popsuje ci się nawet na pewno, to tym się nie przejmuj. Okej. Okay. Dobra. Widzę cię tam z dołu na jakimś podwyższeniu. No iż? Tak. Dobra, i ostatnie pierderko. A tu jeb na dół. Jak dojdziesz do tego takiej dziwnej wyrzutni, do której właśnie dochodzisz? Jakie ostatnie? Jeszcze dwa. A to stąd mi się wydawało, że już jesteś jesteś na samej górze już? -3 glider pajac. Tak. Kliknij. Tak. Powodzenia. Teronimo. Jak z tego wyjść ewentualnie? Mam jakiś spadochron? Nie. Musisz tym wylądować. Ale poleciała Martyna, zobaczcie. Znaczy na razie stoi w miejscu, bo próbuje lecieć zbyt do góry. Serio? No, a dopiero teraz się ruszyłaś, bo trochę w dół. Wow, no ale nie pikuj w dół. Właśnie, bo tutaj jest woda. O, wyrównuje lot. Patrzcie, jak zasuwa. Poleciała na drugą wyspę. Nie wiem, czego ona tam będzie szukać na tej drugiej wyspie, no ale jej sprawa. Ja po nią płynąć drugi raz nie będę. Co? Będziesz najwyżej ten. Ale spokojnie, jak tam zginiesz, to się pojawisz po prostu. A jak nie zginę? No to pójdziesz do wody i już się utopisz, no. A drzewa to jakoś mogą mi przeszkodzić? No, raczej. O!
Ale co, fajne uczucie, nie? No. Ładnie. Wygląda. Ładnie się lata. No dobra. A oni sobie tam latają, a ja zapierdzielam jak zwykle. Dobra, dobra, ja zobacz, ja drewna nazbierałem. Nazbierałem 664 drewna. Ty, czekaj, gdzieś muszę jeszcze dwa drewna zdobyć. Będę miał 666. No to... A ty co, stawiasz tam ściany już? Nie, ja na razie robię te łódki, cumuję tutaj, to wszystko ładnie poprawiłem. Aha, no dobra, wylądowałam. Wylądowałaś? No. I przeżyłaś? Znaczy, teraz leżę. No to kliknij. A oddychasz? Dwa części szybowca. Ja pierdzielę, no patrz, wylądowała, ale widzisz? Nie wstyd ci, Dżingis? Nie. Wcale. Oj. Te szybowce jakoś są trudne do zdobycia, bo nie wiem, czy je odnosić. Nie, dobra. Nie, daruj sobie, po prostu idź się utop. Jest okej. Dość już narobiłaś głupot, idź się utop. A to nie było trudne wylądowanie. No ale wiesz co... Zależy jaki teren pewnie. Zależy jaki teren, to raz, a dwa przede wszystkim jak się podchodzi do lądowania, pod jakim kątem, wiesz? Jesteś w domku? Czy ja jestem w domku? No. No ja już właśnie zabudowuję dach ostatniego pierderka. To zobacz z góry, jakbyś tam mógł zobaczyć, jak to teraz ładnie wygląda. Idę na balkona. Ten mój port. Jak ty się nurkuje? Albo coś? Czy nie nurkuję, że umrzesz po prostu z przemęczenia bardzo szybko. Teraz to mi się to podoba, wreszcie tutaj jest normalnie. Czekaj, gdzie ja tu balkon mam? Ale nie, to z tego balkonu chyba nic nie zobaczę, nie? No, bo to nie w tą stronę balkon. No dobra, to później zobaczysz. Ale mi się szybko drewno skończyło w ogóle. Jak mi się skończyło drewno? Nie skończyło mi się. To 666 ponad... sztuk, nie? Nie, no miałem jeszcze, mam jeszcze ponad 200, więc nie rozumiem co. Po co ja kurde w dzień ganiam z pochodnią, no. Nawet w dzień jest ciemno, widzę. Dobra. Ciemno. Ty nie zauważyłeś, że jest dzień, czy taki zapracowany byłeś? Zapracowany byłem, zaaferowany twoim lotem, wiesz. Mi się wydaje, że otworzymy QRR tutaj, taką linię lotniczą. Ale to by była chwytliwa nazwa, no, QRR. QRR, nie QRR. No musisz się zastanowić, czy nie założyć takich linii lotniczych po prostu. Czemu dalej nie umarłam? Jeszcze hasło przewodnie, ze mną bezpiecznie jak z Dżingisem. Czemu nie umieram? Także normalnie... No jeszcze się denerwuję, że nie umiera, no. No bo ja bym już do was dopłynęła. Chwileczkę. No nie no, raczej byś do nas nie dopłynęła. No byś się nie zdziwił. I już jestem. No spłonio. Jestem twardy chłop. Jesteś twardy chłop? No. Chłop z jajami. Mhm. Czekajcie. Nie oszukuj, bo na tej róże będzie QR tańczyła. Możemy bilety sprzedawać. O! Dobry pomysł. Dobra. No przynajmniej... Znaczy, bo piętaszka już mamy, no to teraz już tak. Nie wiem kto, no. Gdzie jest piętaszkiem? Lighter. A. Tam był w kolejnym filmie był Tarzan i Jane, nie? O. Ja, Tarzan. A Jane? Dobra. Ty możesz być Tarzan, ja będę opiekunem. Tak, no właśnie. Gdzie mi tu deszcz się... pada. Nie, dopłynęłabym już. Jestem strasznie daleko tej wyspy. To może ty masz jakieś cheaty włączone, słuchaj. No nie. Weź dokończ ten sufit tutaj, dzięki, bo ja kurde nie mam pojęcia jak to zrobić. Nastawiałem znowu tutaj tych pojdę. Słupków no. I tyle, że nastawiałem. Może ty mi tylko tak kazaliście, żeby się mnie pozbyć od razu na początku. No, wiesz, jak pozbyć? Nie, no co ty, no QR, no. Przygotuję. No daj spokój. Kurde, czemu ona nie umiera? Dzięki. Taki dobry no plan to, miałem, no. Jak to nie wiesz, jak to tutaj zrobić? Już widzę, ostatnio stawiali tu. Marcin. Co? Już widzę w głowie twoją minę, Marcin. Przeżyła. Dlaczego? To tak nie miało być. Ja no wracam na tą wyspę i zaraz do was płynę. Miałeś mi ją oskurować. No dokładnie. I zrobić nową paralotnię z niej. No dokładnie. Jezu, jak ona wszystko przewidziała, zobacz. No też, no. Pana bestia. Było zapraszać. Dobra lotnia. To zdechy. To była parolotnia z desek. Ej, no powiem ci, że teraz to w ogóle wygląda kosmicznie, jak jeszcze ta jedna wystaje ponad, wiesz, ten balkonik. Mhm. Czekaj, bo właśnie ja robię to, co... O czym ty zapomniałeś, że...
Już mam, to już jest koniec, czy jeszcze w górę idziemy? Nie no, koniec. Może tak? Jestem w nie. Koniec końców. Nie no, ale powiedz, nie schodzi ci życie? Nie. A stoisz w miejscu? Płynęłam sobie cały czas. No i coś, gdzie ty teraz jesteś? Czekaj. Uwaga. Teraz wróciłam na wyspę. No, przepraszam. I nie mam tej strzałki. Where? Co? Czy ty jesteś pewna, że wróciłaś na wyspę? Bo według naszej mapy to ty jesteś głęboko w oceanie. Serio? Według mojej mapy wróciłam. Mam cały czas tą stópkę pustą, a życie mam pełne. No to płyń do nas, no co? Wpław. Martyna ma cheaty po prostu, no ledwo weszła do gry, już cheatuje. No właśnie, weź tu z taką graj, nie? No dokładnie. Ale nie, ty się nie ruszasz, jesteś na środku oceanu. Ty ją widzisz, Jinkies? Nie, bo ja się zająłem tutaj tym. A weź zobacz na Mkę. Mka? No ona jest na oceanie. No. No tu jestem, to jest na wyspie. Nieprawda. Mam wam ekran udostępnić? No ale to nie o to chodzi, no przecież my widzimy, gdzie ty jesteś. No właśnie. No chyba, że tam jest jakaś wyspa, o której my nie wiemy, bo ja tam nie mam odsłonięte. No ja też nie mam tam odsłonięte akurat. A gdzie ja jestem? Widzielibyśmy tą wyspę, bo przecież opływaliśmy to. No tak, w sumie tak. A ja nie mam w ogóle strzałki na mapie. Jak nie masz strzałki na mapie? No nie mam strzałki na mapie. No bo ty nie żyjesz! Jak to? No normalnie, umarłaś. A kto umarł, ten nie żyje. Nawet tak w piosence było. Ja do was popłynę. No to płyń. Będzie śmiesznie, jak ty, a tutaj nagle patrzymy, a tu duch do nas płynie. Taki przezroczysty, nie? No. Tylko nie wiem, czy to ta mapka. Aha, materiały mnie się skończyły. Czy to ta wyspa znaczy. A, doskoczyłem. Czemu się nie da mapy odpalić, jak się ma... Dzięki, ja po nią płynę, tam do tego miejsca. Aż no jestem ciekaw, co tam się dzieje. Ja idę ten. A to może ja bym z tobą popłynął? Ruszyłeś? Już dawno? Nie. Już do was płynę. No dobra. Już usiadam. Znaczy wyłażam, siadam. Martyna, ty stoisz w miejscu. Dobra, jest. No, ale płynę cały czas. Zamknij drzwi. Opa. Uj. No widzisz, zapomniałem. No. Teraz ja się zachowałem normalnie. Dobra, jestem. Dobra. Wyłączam. Pochodnie. No dobra. To kieruj mnie. Ładne. Po mapie cię kierować? No. Dobra, mapa. Na waszej wyspie jest taka dosyć duża wieża na górze. A, to ta. Dobra. No. No co ty gadasz? No płynę tam. No dobrze ten, panie kolego, dobrze. Ale czekaj, no bo ona tu już jest przy wyspie naszej. No jak przy wyspie naszej, jak ja ją ciągle mam na... Ja też. I nie byłoby... Ona się może zawiesiła. No wiesz co, ale nie byłoby możliwe, żeby przepłynęła wpław taki kawał drogi. No nie, no płyniemy wzdłuż naszej wyspy, no dobrze płyniesz. No płyniemy wzdłuż, no dobra. Idziesz przy brzegu? Ja idę do domku. No jak, ale przy brzegu? Nie przy brzegu, teraz... Gdzie ty jesteś? Płynę. Jestem gdzieś przy brzegu, przy takich wielkich kamieniach. A zaraz tutaj nagle sobie z dupy umyję. No przecież jej tu nie ma. No przecież tu są te wielkie kamienie. No właśnie. I was tu nie ma? No my tu jesteśmy. Martyna? Co? Nie pomyliłaś tabletek na przeziębienie z tymi dużymi niebieskimi? Co brałaś? Ale mogę wam ekran udostępnić. A nie masz przypadkiem jakiegoś kolegi, który ci coś podpowiada? Tak. A jest teraz z tobą? A jest tutaj jakiś ktoś? Ty no, o co jej chodzi? Gdzie ona jest? Nie wiem, no skręcaj w prawo, tam mamy płynąć. Czyli tutaj jest jakiś domek, gdzie jest łódka obok. Właśnie go sobie okrążam. Taki z niebieską flagą? Szarą. Z taką jakby czapką piracką i kołem tym takim. Znaczy, sterem. A masz burzę? O, już do was idę. Znaczy, wy jesteście obok brzegu jakoś? No. No, to wy płyniecie tutaj. No. No. No tutaj, nie widzisz mnie? Zaczynam się poważnie bać. Tak,
Urpas, widzisz mnie? Ja tak, ja ciebie widzę. Ja ciebie też widzę. No nie mogę skakać, bo jestem zmęczona. Ale płyńcie tu. Gdzie? Dalej troszkę. Dzięki, ja się zaczynam jebać. Ja też. I na lewo. Jak na lewo? No na lewo. Na prawo znaczy, na prawo, sorry. No i tutaj jest taki domek z szarą flagą. No jest. Gdzie ty stoisz? No przy tym domku. Przy tej łódce dokładnie, w wodzie. Dzięki. No nie denerwujesz. Rolujecie mnie, co? Nie widzisz mnie? Ej, no stójcie! Ej, to jest trollowanie, tak? Chcesz mi się odpłacić? Nie, no co ty, no tu, ja tu nikogo nie widzę. Ej, no nie gadajcie głupot. No nikogo to... nie ma, uwaga, uwaga, kicham. No poczekaj, ja ci ekran udostępnię. No, no nie, bo mi się gra wyłączy. A, dobra. Ty, no to podpłyń do brzegu. No właśnie, weź podpłyń na naszą łódkę i wejdź. Wejdź. Proszę, ale ja nie mogę, bo mam cały czas tą wpróbkę. A to nie możesz pływać w wodzie? Mogę pływać, ale nie mogę skakać. Ale no to nie musisz skakać, jak podpłyniesz do boku łódki. No idę. Jestem na łódce. Jak jesteś na łódce? Mogę ci uderzyć? Nie, nie mogę. Nie, no nie rób jaj! No Martyna! Ej, ty mnie... utonęłam. Co? Na łódkę weźłam i utonęłam. Nie, no dobra. Mówiłem zalew te dziury? Ej, ale ona... jaja sobie ze mnie robicie, nie? Nie, no co to ja też nie widziałam, no jak godzinaździ, no no. Ale ja no... przygnębiony jestem, nie w głowie mi trollowanie na dzisiaj. Domek. Ty, bo to jest jakaś totalna schiza w ogóle, jesteś nie? Jesteś już w domku? Odrodziłaś się w domku? To zobaczcie, czy mnie widzicie w ogóle. No, bo dla mnie dalej jesteś w tym oceanie. No dla mnie dalej jesteś w oceanie. Dobra, dzięki, weź sprawdź w tym domku. Czy tam nie straszy? A jak straszy, to płyniemy zobaczyć, co ona tam robi tam w oceanie, bo ja już po prostu... W tym naszym domku, czy nie straszy? No. No to pójdź do naszego domku. A ja cały czas u was tam jestem? Co? No gdzie ty jesteś teraz? Cały czas tam jestem? Tak. W oceanie? Nie, ja tylko wyszłam na łódkę. W lewo. Ja jestem przy domku już teraz. No ale to co, nie odrodziłaś się przy łóżko? To znaczy odrodziłam się, ale wyszłam. Hmm. Widzisz nas? Ona specjalnie nas wygoniła z domku, bo cię chciała umyć i majtki zmienić. Gdzie jesteście? Bo chyba nie z tej strony wyszłam. No dopływamy do naszego portu. A właśnie, zapomniałem, że jest taka funkcja jak kill me. Dzięki. No dobra, jesteśmy przy porcie. Poczekaj, mamo. Jesteśmy przy porcie. Ja idę zobaczyć, czy ona tam jest. No ja też, bo to... Ja w to nie wierzę, co tu się działo. Halo? Tu jej nie ma. Halo? Tu jej też nie ma. No mówiła, że przy domku. No dobra. Jest! To, jest? Jest tutaj. O, tu jest. No jest. I zniknęła teraz z oceanu. Nie wiem, co było. Popsuła grę po prostu. Popsuła grę. Nie, no to straszy. Ja się boję po prostu. Wchodzi tylko Martyna i zobacz, co tu się dzieje. Od razu. Popsuła wszystko. Masakra jakaś totalna w ogóle, nie? Ale no... No patrz, widziałam ten domek z szarą flagą. No ale myśmy byli przy tym domku. Ponoć no, byłaś... Weszłam na łódkę i zginęłam. Co jest coś nie tak. Czy ty to nagrywasz? No właśnie nie. Kurde, mówiłam, że dostaniecie ekran. Nie, wywaliłoby mnie ram cały. Jakbym nagrywała. Kto tu drzwi nie zamyka? No ja, bo to co za różnica, jak ty duchem jesteś. Właśnie, tak się pojawiasz w morzu, później na łódce, później się topisz stojąc na łódce. Ja nie wiem w ogóle, o co tu Słuchajcie, chodzi. Słuchajcie, Auto Fridge zaczyna straszyć, ale mam nadzieję, że w następnym odcinku już tak strasznie nie będzie. Na tą chwilę dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I teraz jeszcze powinna Martyna dodać. Nie, na koniec to powinno być przebacz mi Brunhildo. Ej. Cześć.